Witajcie! Jedziemy dzisiaj do lasu drzewo robić. Miałem wcześniej nagrywać filmy, ale dużo się działo. Przy okazji wam pokażę, bo oto klamki, które będę montował do 325, do tej z czerwoną maską. Klamki, słuchajcie, od gościa ze Zgierza. Od gościa ze Zgierza, muszę powiedzieć, że bardzo sympatycznie wyglądają. Naprawdę dobra rzecz, porządny materiał. Także miałem wam pokazać po prostu i powiedzieć coś o tych klamkach. No to przy okazji wam powiem. Materiał, trudno mi powiedzieć, co to za materiał jest, ale mając oryginały, które po prostu mam przy tym 61 roku, to muszę powiedzieć, że te są naprawdę dobrze zrobione. Nie widziałem jeszcze takich klamek, żeby były tak dokładnie zrobione i myślę, że one będą zdawały egzamin. Oczywiście ja nie jestem za tym, żeby robić po prostu jakieś, że tak powiem, rzeźby w stylu tam jakieś zamienniki, ale to jest po pierwsze naprawdę dobrze zrobione, po drugie cena jest bardzo, bardzo przyzwoita, bo komplet takich klamek zapłaciłem 250 zł, a trzecia rzecz, używki oryginalne są nie do kupienia. Także to jest bardzo istotna informacja i tutaj się firma, tam chłopak robi, pan rolnik, tak, z tej strony. Zresztą się pytaliście mnie, czy to jest też, czy ja mam coś wspólnego z tą firmą, czy to jest moje i tak dalej. Nie, 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 to jest zupełnie, być może znam człowieka z widzenia, nie wiem, czy się znamy, czy nie, ale sam korzystam z tej firmy, także widzicie takie coś. Jeżeli potrzebujecie, polecam, a przy okazji, słuchajcie, konkurs. Konkurs polegający na tym, że trzeba będzie zasubskrybować kanał. Ci, którzy subskrybują, napisać komentarz subskrybuję i oczywiście udostępnić film na swoim profilu na Facebooku, tak żeby było po prostu takie coś. Przy okazji pamiętajcie, ten komplet klamek dostaniecie właśnie od firmy Pan Rolnik. Ten, kto potrzebuje, to mu się przydadzą, na pewno będzie korzystał. Jeden taki komplet powędruje właśnie do was, do któregoś z widzów. To jest jeden konkurs, także takie coś. Ja będę z firmą Pan Rolnik w kontakcie i zobaczymy, co i jak to wyjdzie. Także to tyle, jeśli chodzi o te klameczki. Tam będą jeszcze, słuchajcie, emblemat będzie na maskę od Ursusa 25, ale to zobaczymy jeszcze, jak się tutaj sprawa załatwi z klameczkami. Jeszcze raz polecam, naprawdę dobrze zrobione i sam bym takie założył, do swojego, gdybym po prostu nie sprzedawał ich, no ale wiecie o tym, jak to wygląda, jak to się dzieje, także tutaj w tym temacie. Słuchajcie, na chwileczkę przerwa, bo jedziemy tutaj właśnie poszukać drzewa do wyboru i będziemy wybierać drzewo, z którego drzewa skorzystamy, żeby te suchotniki po prostu powyciągać. Tutaj widzicie połamane 3 sztuki, także na pewno je zaraz zabierzemy i będziemy coś tutaj w tym kierunku działać, ale to tak na szybko. Za chwilę wracamy i powiem wam jeszcze o drugim konkursie, ponieważ zbliżamy się do 10 tysięcy. No i wypadałoby to jakoś uczcić, a polegać to będzie na tym, że zrobimy konkurs, też trzeba będzie zasubskrybować, zostawić komentarz, subskrybenci oczywiście też biorą udział, ci, którzy są w tej chwili, także nie martwcie się. Zrobimy to w ten sposób, że jeżeli subskrybujesz kanał, zostawiasz komentarz pod kolejnymi filmami, bo ich będzie kilka, subskrybuję albo pozdrawiam, cokolwiek, żeby po prostu ja wiedział, że tutaj ten i ten bierze udział. No i co się stanie? Ano oczywiście będzie coś takiego, że trzeba będzie odgadnąć hasło. W każdym z odcinków, i to jest pomysł Wojtka, w każdym z odcinków, Wojtek dzięki przy okazji, w każdym z odcinków będzie coś takiego, że będzie ukryte słowo. Słowo, które trzeba będzie wyłapać z tego odcinka
I potem po prostu to będzie chyba 10 odcinków kolejnych, gdzie trzeba będzie te wyrazy wszystkie wyłapać. Ja będę zaznaczał, że to jest ukryte słowo, czy coś takiego, po prostu powiem coś takiego, słowo do konkursu, czy coś, no będziecie wiedzieli. I wtedy po prostu układacie, słuchajcie, hasło, jakie jest, i będzie wtedy wszystko jasne. Zobaczymy, kto tutaj, komu się uda wygrać po prostu tutaj to hasło. I co jeszcze? Nagrody. Oczywiście, że będą nagrody. Dla pierwszych trzech osób będą nagrody, będą dla tych osób nagrody, które odgadną to hasło tego konkursu. I podadzą je prawidłowo, najpierw mi w wiadomości prywatnej, a potem kiedy powiem ogłoście, no to te trzy osoby ogłoszą to pod którymś z filmów i wtedy do wygrania na pewno kubeczki. Słuchajcie, kubeczki, bo zamówiłem w tej chwili, czekam na realizację zamówienia, więc będą kubeczki. Będą kubeczki na początek ceramiczne, kupiłem też kubeczki metalowe, ale takie właśnie emaliowane, porządne, takie w stylu starej, dobrej firmy Olkusz. Dzisiaj to po prostu kto inny produkuje, ale jest to na pewno firma dobra, ponieważ te, które po prostu oglądałem, to są takie liche, że to po prostu nie chciałem tego brać. No i muszę tutaj jeszcze ogarnąć tylko nadruk, zlecić po prostu nadruk, bo oni nie bardzo chcą to robić. Także firmy mają jakąś specjalną swoją maszynę, którą tą maszyną nadrukowują te kubki i tak dalej. To musi być metoda właśnie sublimacji, bo innej maszyny nie mają. A to do tego trzeba specjalny kubek, a to specjalną powierzchnię i takie, wiecie, duperele, z którymi trzeba sobie jakoś radzić, także nie chciałem tych kubków takich byle jakich i zamówiłem te porządne, polskie, naprawdę mocne, wytrzymałe. Tym bardziej, że była na ten temat rozmowa i właśnie chcieliście te metalowe. One będą co prawda droższe, ale myślę, że warto, ponieważ to jest kubek naprawdę na długie, długie lata i będzie wam naprawdę długo służył. To jest na tyle, ale to zostawmy ten temat, zabieramy się do drzewa. W każdym razie w tym odcinku padnie pierwsze słowo. Dobra, słuchajcie. Ursusik przygotowany. Odpalamy. Musimy teraz, słuchajcie, podłożyć, żeby tutaj nam to było w powietrzu. O masz, patrz jakie to suche. Jedną ręką. Dawaj, podnieś ją jeszcze raz. Dobra, teraz. O, i teraz możemy ciąć. Fajny, suchy kawałek. Poszukamy tam jeszcze, widzicie, tutaj jest kilka. Tam jeszcze widziałem taki większy. Będziemy zaraz to wszystko ciąć, ładować. Ale na razie jedziemy z tym koksem. Dawaj, odpalaj. Jak złoto. Dobra, tutaj robota idzie jak trza. Teraz będziemy poprawiać jeszcze, wrzucać, ładować. Ale jeszcze parę słów, słuchajcie, o tym. O konkursie i o gadżetach. Bo z gadżetów będą jeszcze koszulki. Ale chcę zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie.
jak to wszystko wyjdzie, słuchajcie, i wtedy będziemy ewentualnie koszulki zamawiać. Zobaczymy, jak się firma spisze, jeśli chodzi o o kubeczki. Zobaczymy jakość. Ja jeszcze zamawiałem, słuchajcie, o ty, ja jeszcze zamawiałem takie nadruki próbne, ale to zobaczymy. O, patrz, będzie szarpał. Marcin, nie szarpaj tego tak. To jest lekkie, tylko zahaczyło się tam. Aha. To jest pierwszy. No suche, no to prawda. Tylko wiesz co, czekaj, nie, daj, o masz. Bo tu jeszcze, zobacz, na glebę to siadło. No to to poprawię, bo to jest kończy. Za blisko, tam dalej, żeby ona była dłużej, o, i wtedy tu odetniesz, będziesz miał na luzie. No i zaraz jeszcze te dwie pole, to na pewno jeszcze tutaj ten połamań, damy radę. No, ale w każdym razie konkurs, tak, konkurs na 10 tysięcy. Konkurs na 10 tysięcy i rozstrzygnięcie konkursu będzie po, słuchajcie, wszystkich, po ułożeniu hasła. Hasło jest 10-wyrazowe, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Poczekaj. Stop. Tak nie można ciąć. Bo kołek musi być zawsze z tej strony, a nigdy z tej, bo się pyła sklinuje wtedy i będzie kłopot. Ale to mniejsza z tym, dobra. No i właśnie. Także jakie słowo klucz, tak? Słowo klucz. No dobrze, niech będzie to, że zaznaczam słowo klucz. I słowo klucz, czekajcie, bo tutaj a propos jeszcze, słuchajcie, hasło, to jest bardzo fajna rzecz, bo hasło wymyślił szwagier. Tak. Ja siedziałem i nie mogłem sobie tego hasła wymyślić. Ale czekajcie, zaraz wam powiem, jakie będzie słowo. Gdzie tu jest szwagier? Jest szwagier. Zaraz wam powiem. Oczywiście wyrazy, które dostaniecie, nie będą po kolei. Na pewno nie będą po kolei, także najpierw zbierajcie po prostu te wyrazy, a potem się okaże, który, gdzie, w którym miejscu i będziecie kombinowali. Więc pierwsze słowo, lemierz. No. Trzeba, słuchajcie, odsunąć się traktorem, bo to, ten suchotnik tu będzie leciał, żeby mi ciągnika w razie czego nie. A on tam na dole jest taki wygięty do góry. Taki i może być problem. Odpalamy. Normalnie zegareczek. Jedź pan. Słuchajcie, zaraz będziemy kładli to, no tego połamańca wiadomo wytnę, tutaj to takie połamane też zetnę, jeszcze idzie to, bo to jest też takie suche, widzicie tam urwane, tutaj ten suchotnik też urwany, także to pozabieram te w pierwszej kolejności. No i co jeszcze, słuchajcie, a propos kubeczków, tak jeszcze wam powiem, bo ten odcinek jest taki troszeczkę poświęcony też konkursowi i temu, co się nieuchronnie zbliża, czyli 10 tysięcy subów. Rzecz polega na tym, że będzie można, słuchajcie, zamówić sobie kubeczki i kubeczki będą wszystkie edycja limitowana. To znaczy, że nie będę robił czegoś takiego, że na przykład pójdzie 60, na przykład powiedzmy z tą przyczepą w tej wersji, prawda? I że będzie ktoś tam chciał, powiedzmy, nie wiem, 100 kubeczków, załóżmy, nie? To będzie limit, na przykład, nie wiem, 20, 25, zobaczę, powiedzmy, w każdej serii, z każdym ciągnikiem, który jest na moim kanale, z każdą maszyną, która jest na moim kanale, będzie można kupić sobie kubeczek, czy tam koszulkę, czy zobaczymy, co tam jeszcze, ja po prostu w tej chwili jeszcze nie wiem, co zaproponują mi firmy, które robią te gadżety, ale czapeczki na pewno też będą po prostu, czy wyszywane, czy robione metodą, czy to sidodruku, czy jeszcze jak sublimacji, czy jakichś innych, tam nie znam się na tym, to nie moja bajka. W każdym razie taki jest pomysł, żeby rzeczywiście z każdą z maszyn można było te kubeczki, które będą robione na przykład i taka wersja będzie załóżmy 25 sztuk, to już 26 nie będzie można kupić, dlatego że to będzie edycja limitowana, także kto zdąży, będzie miał kompletną serię tych kubeczków.
ceny. Ceny, słuchajcie, zależy mi na tym, żeby były jak najniższe i zobaczymy, co się uda. O ile kubki metalowe mówiłem, że będą drogie i wy o tym wiecie, bo się nie da kupić, chyba że jakieś takie badziewie, ale to zobaczymy jeszcze, może coś innego trafię. To zobaczymy, cena, jeśli chodzi o kubeczki te ceramiczne, będzie się kształtowała, myślę, zobaczymy, w okolicach 25 zł może się uda. I ważna informacja, tych kubeczków nie będzie można kupić. Czyli jeżeli chcecie taki kubeczek otrzymać, to trzeba będzie wpłacić na konto określoną kwotę, nie mniejszą niż, i zobaczymy, ile ten kubeczek będzie po prostu miał kosztować, i w zamian za to otrzymacie ten kubeczek w prezencie. W tytule przelewu będzie trzeba napisać darowizna na rzecz i to Wam wszystko opowiem i tak dalej, i wtedy taki kubeczek w drodze podziękowania Wam wyślę. Pamiętajcie, to i będzie edycja limitowana, każdego z tych kubeczków nie będzie można już dorobić, także to w ten sposób będzie, żeby te rzeczy były naprawdę wyjątkowe. Postaram się dołożyć jak najwięcej starań, żeby one naprawdę były dobre. A teraz będziemy ciąć. Zrobimy tutaj kółeczko, zajedziemy tutaj pod te drzewa. Widzicie, położone jeszcze tylko tamte dwa kawałki, ale to za chwilę najpierw zajmiemy się tym. Wrzucimy to. Tam widzę jeszcze, kurczę, w lesie jest kilka takich wyłamańców. Raz, dwa, trzy już je widzę. I tam pełno tej gałęzi. Jeszcze zobaczymy, może się zmieści na przyczepę i po tamto pojedziemy. Słuchajcie, co to jest? No to jest osika. Ona się... W każdym razie, jak jest sucha, dobrze pali, nie ma tyle kaloryczności co dęby czy inne jakieś twarde drzewa. Natomiast ważne jest to, że podobno, ja tego nie wiem, to nie jest informacja sprawdzona, ale uzyskałem ją od kominiarza, że ona świetnie czyści komin. Także jest coś takiego, że te wszystkie sadze i tak dalej, niedopalenia mokrym drewnem czy inne takie po prostu cudaki, to ona potrafi po prostu to wypalić, wyczyścić, osuszyć. Nie wiem, jak to na tym to polega i jak to się tam dzieje, ale tak właśnie robi. No słuchajcie, tutaj zobaczcie, 1, 2, 3, ten cienki, 4, 5, tutaj ten suchotnik,
Tam widzicie, susza na górze jest jak nie wiem. Tutaj pełno, to po tych chyba wichurach wszystko połamane leży. Ale tu jeszcze jak szedłem, zobaczcie co tu się dzieje. Trzeba będzie to tak samo pójść położyć i ten z go złamańca tak samo. Także pierwsze co pojadą, pójdą te dwa złamane, on nawet tu jest pęknięte, to podejrzewam, że przy pierwszej lepszej wichurze to będzie śmignie jak nic. Także wolę to zrobić sam.